Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na dzisiejszym webinarium pod tytułem O czym warto pamiętać przy doborze sprzętu elektroinstalacyjnego? Ja nazywam się Łukasz Odrobina, w firmie Schneider Electric pracuję od 2007 roku i mam przyjemność zajmować się właśnie tą kategorią produktową, czyli osprzętem elektroinstalacyjnym. Na naszym dzisiejszym spotkaniu chciałbym omówić następujące kwestie. Jak właściwy dobór osprzętu może przełożyć się na bardziej efektywne zarządzanie energią oraz jakie elementy wpływają na ergonomię montażu, co świadczy o dobrej jakości produktu i co wpływa na jego niezawodność oraz na co należy zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że dobrane produkty są produktami bezpiecznymi. Podczas trwania webinarium cały czas w prawym górnym rogu będzie widoczny QR kod, który umożliwia przejście do formularza zgłoszeniowego. Także jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania związane z tematyką szkolenia, to zachęcam właśnie do pozostawienia swoich danych kontaktowych. Będzie tam również dostęp do materiałów związanych z tematyką szkolenia. Także bardzo zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Okej, w takim razie zacznijmy może od tego, jak wygląda sytuacja związana z produktami dostępnymi na rynku. Wielu producentów ma bardzo szeroką ofertę osprzętu elektroinstalacyjnego ze względu na to, że mamy bardzo różne oczekiwania klientów i różne potrzeby. Możemy sobie wyobrazić, że część klientów będzie potrzebowała produktów tanich, na przykład na inwestycje deweloperskie, gdzie instaluje się tego osprzętu bardzo dużo, istotna jest niska cena, bo musimy się zmieścić w określonej wartości budżetu. Dodatkowo kryteriami istotnymi przy doborze pod tym kątem właśnie zastosowania są szybkość montażu i bezawaryjność produktu. Skrajny kolejnie, z kolei biegun klientów po przeciwnej stronie, możemy tak sobie to wyobrazić, to są klienci, którzy z kolei kompletnie nie zwracają uwagi na cenę. Mogą być to na przykład produkty poszukiwane do wyposażenia jakiegoś apartamentu czy willi, gdzie wymagania stawiane tym produktom będą bardziej kierowały się w kierunku funkcjonalności, zastosowanych materiałów dekoracyjnych, czyli żeby były to materiały naturalne, drewno, kamień, szkło, produkty danej serii, żeby pozwoliły realizować bardzo wyrafinowane funkcje. Na przykład, nie wiem, sterowanie za pomocą pilota czy telefonu komórkowego, możliwość automatycznej regulacji rolet w zależności od natężenia oświetlenia na zewnątrz, czy też temperatury w pomieszczeniu poprzez sterowanie ogrzewaniem podłogowym na przykład. Także widzimy, że są tutaj dwa zupełnie skrajne podejścia i teraz jak pogodzić tego rodzaju potrzeby? Nie da się tego zrobić za pomocą jednej serii, dlatego między innymi właśnie tak szerokie tutaj spektrum dostępnych produktów na rynku. Wybierając odpowiedni produkt, należy w pierwszej kolejności oczywiście zadać sobie pytanie, czy dana seria posiada te funkcje, które będę potrzebował spełnić na danym obiekcie, w danej realizacji, prawda? No i przejdźmy sobie teraz tak szybciutko przez poszczególne funkcje. Podstawowa kategoria to są oczywiście łączniki do załączania obwodów oświetleniowych, począwszy od najprostszych łączników jednobiegunowych, gdzie potrzebujemy dwa przewody do podłączenia, czyli łącznik ma dwa zaciski, do doprowadzenia przewodu zasilającego i odprowadzenia na oprawę oświetleniową, następnie łączniki schodowe, zwane również łącznikami uniwersalnymi, dlatego że można je stosować również zamiennie za łącznik jednobiegunowy poprzez odpowiednie okablowanie. Łącznik schodowy ma trzy zaciski do doprowadzenia fazy oraz dwa styki wyprowadzające to zasilanie dalej, między którymi przełącza się styk. I teraz, jeżeli będziemy potrzebowali zastosować taki łącznik w zwykłej aplikacji jako zamiennik do łącznika jednobiegunowego, po prostu jednego zacisku nie okablujemy, czyli wykorzystamy tylko dwa zaciski. Łączniki schodowe są wykorzystywane tam, gdzie potrzebujemy jednocześnie sterować niezależnie tym samym źródłem
oświetlenia. Do instalacji z zastosowaniem tych łączników zawsze będziemy potrzebowali dwa łączniki schodowe. Są to między innymi instalacje potocznie zwane łącznikami, instalacjami schodowymi. Wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebowali jeszcze dodatkowo rozszerzyć ilość punktów, z których będziemy sterowali tym samym oświetleniem, dodatkowo dokładamy łączniki krzyżowe, które również tutaj są widoczne na tym slajdzie. Zasada jest taka, że w każdej instalacji schodowej stosujemy dwa łączniki schodowe i dokładamy łączniki krzyżowe w zależności od potrzeb, ile takich punktów elektrycznych ma być. Jeżeli potrzebujemy sterować z czterech punktów, to potrzebujemy dwa łączniki schodowe plus dwa łączniki krzyżowe. Jeżeli z pięciu punktów, wykorzystujemy dwa łączniki schodowe i trzy łączniki krzyżowe. Także zasada jest bardzo prosta. W ten sposób można też szybko sprawdzić, czy mamy właściwie przygotowaną specyfikację materiałową, czyli ilość łączników schodowych zawsze powinna być parzysta. Kolejne typy łączników to łączniki świecznikowe, czyli łącznik, który pozwoli nam zasilanie rozprowadzić na dwie niezależne oprawy oświetleniowe, czyli mamy tutaj, potrzebujemy tutaj podłączyć trzy przewody, fazę z zasilaniem doprowadzaną do tego łącznika, no i wyprowadzenie na dwa niezależne obwody. Następny typ łączników to łączniki dwubiegunowe. Są to również łączniki z dwoma stykami, ale tutaj uwaga, łącznik dwubiegunowy ma klawisz pojedynczy. Do czego służą łączniki dwubiegunowe? To są łączniki, których konstrukcja pozwala na przepuszczenie dwóch różnych faz przez ten łącznik, czyli jest on skonstruowany tak, aby wytrzymać napięcie 400 V między stykami. No i może być on wykorzystywany do zasilenia jednoczesnego dwóch niezależnych obwodów, na przykład do obwodu jakiegoś grzewczego, prawda, i jednocześnie pokazania sygnalizacji, że ten obwód został załączony. Są to dwa styki sprzężone właśnie za pomocą klawisza, także zamykają się one jednocześnie. Kolejny typ to są łączniki podwójne schodowe. Są to łączniki, które mają 6 styków. Doprowadzamy dwie fazy i wyprowadzamy za pomocą 4 zacisków do łączników schodowych, które również znajdują się w tej instalacji. Łącznik podwójny schodowy nie jest to nic innego jak dwa zwykłe, niezależne łączniki schodowe zamknięte w jednym module po to, żeby zaoszczędzić miejsce w ramkach wielokrotnych, czy też żeby niepotrzebnie nie kręcić dodatkowo, nie wiercić dodatkowo otworów w puszkach instalacyjnych. Tutaj mamy przykładowo zastosowanie takiego łącznika podwójnego schodowego, który steruje dwoma niezależnymi obwodami oświetleniowymi. Kolejna kategoryzacja produktów, łączników, może być pod kątem wartości prądu znamionowego. I tak standardowe łączniki do najczęstszych aplikacji, zastosowań to są łączniki 10-amperowe. Natomiast wszędzie tam, gdzie potrzebne jest przepuszczenie większej wartości prądu znamionowego, czyli dla większych obciążeń, można stosować łączniki o zastosowaniu specjalnym, czyli łączniki 16-amperowe. Tutaj dodatkowo jeszcze chciałbym wspomnieć, że dla łączników podaje się wartość prądu znamionowego jako AX, co określa, że dane urządzenie, dany łącznik może współpracować na przykład z LEDami czy też świetlówkami. Kolejna kategoryzacja pod kątem łączników z podświetleniem czy też z sygnalizacją załączenia. Jaka jest różnica między nimi? Łączniki z podświetleniem zapalają swoje podświetlenie wtedy, kiedy obwód jest rozłączony, co pozwala nam namierzyć dany łącznik w przypadku, kiedy jest na przykład ciemno w pomieszczeniu. Natomiast łączniki z sygnalizacją załączenia zapalają podświetlenie w łączniku w momencie, kiedy jest zamknięty obwód. Pozwala to sygnalizować właśnie zamknięcie obwodu w przypadku, kiedy na przykład odbiornik jest gdzieś poza naszym widokiem, na przykład gdzieś na zewnątrz budynku, czy w jakimś innym pomieszczeniu, na przykład w piwnicy i tym podobne. I dzięki temu mamy jasną informację, że obwód jest zamknięty po to, żeby na przykład nie zostawić tego zapalonego światła gdzieś tam na dłuższy okres, kiedy to nie jest potrzebne. Jeszcze inna klasyfikacja to na przykład pod kątem stopnia ochrony, czyli na przykład IP20 do standardowych rozwiązań, czy też IP44 wszędzie tam, gdzie potrzebna jest większa ochrona przed wnikaniem ciał stałych, czy też wody.
Kolejny typ urządzeń to przyciski. Przycisk od łącznika różni się tym, że ma w konstrukcji dodatkowo sprężynkę, która powoduje odbijanie klawisza, dzięki czemu styk jest zamknięty tylko w momencie, kiedy ten klawisz jest dociśnięty. Typy przycisków podstawowe, czyli jednobiegunowe, zwane również pojedynczymi, dzwonkowymi czy też zwiernymi, mogą występować w wersji z piktogramami bądź bez piktogramów. Z piktogramami może być to wersja dzwonek, najczęściej stosowana właśnie do umieszczenia gdzieś przed drzwiami, i również przyciski z piktogramem światła, służące do załączania światła za pomocą na przykład przekaźników, czy to czasowych, czy przekaźników bistabilnych. Kolejny typ przycisku to przycisk schodowy, który w konstrukcji, podobnie jak łącznik schodowy, ma trzy zaciski, gdzie styk przełączany jest między dwoma odprowadzeniami, prawda, na dwa różne obwody. No i przyciski podwójne, czyli dwa niezależne klawisze. Każdy z tych styków działa niezależnie, z tym, że ta konstrukcja nie jest przewidziana już na podwyższone napięcie, prawda, czyli na zasilanie z dwóch niezależnych faz. Łączniki specjalne, na przykład łączniki roletowe, w dwóch wersjach łączniki, czyli te, których klawisz pozostaje stabilnie po naciśnięciu, bądź przyciski żaluzjowe, czyli takie, gdzie po odjęciu ręki przycisk wraca na swoje miejsce. Dlaczego są to rozwiązania specjalne? Ponieważ do sterowania roletami wykorzystuje się specjalne łączniki, które mają wbudowane blokady uniemożliwiające jednoczesne załączenie dwóch kierunków. Blokada może być mechaniczna bądź elektryczna. Blokada mechaniczna powoduje, że po naciśnięciu jednego klawisza fizycznie nie jesteśmy w stanie wcisnąć drugiego klawisza, natomiast blokada elektryczna polega na tym, że przy zamkniętym jednym styku naciśnięcie drugiego klawisza powoduje rozłączenie obydwu styków. W związku z tym podanie zasilania na silnik w rolecie będzie możliwe dopiero w momencie, kiedy jeden z tych klawiszy odpuścimy. No i łączniki hotelowe, które są najczęściej, jak nazwa wskazuje, wykorzystywane właśnie w hotelach po to, aby nie pozostawiać załączonych odbiorników w momencie, kiedy goście wychodzą z pokoju. Konstrukcja jest bardzo prosta. Jest to po prostu łącznik mechaniczny, który zamyka styk w momencie, kiedy wsuwamy do kieszonki kartę bądź też jakiś inny element. Występują na rynku również wersje elektroniczne, które zamykają styk w momencie, kiedy zostanie do kieszonki włożona dedykowana karta, właśnie przewidziana dla tego rodzaju łącznika. Kolejne typy urządzeń to są ściemniacze. Ściemniacze dzielimy pod kątem rodzaju odbiornika, z jakimi współpracują, czyli mogą być to na przykład standardowe lampy halogenowe, mogą być to urządzenia niskonapięciowe, współpracujące z transformatorami, na przykład ferromagnetycznymi, inne ściemniacze dla urządzeń z transformatorami elektronicznymi, no i coraz częściej pojawiające się LEDy. W związku z tym przy doborze tego rodzaju urządzeń należy zwrócić uwagę na informację podawaną przez producenta, czy jest to ściemniacz dedykowany dla konkretnego typu odbiornika, RL bądź RC, czy współpracuje z LEDami, jaka jest wartość dopuszczalnej mocy obsługiwanej przez ten ściemniacz. W przypadku LEDów bardziej istotny jest ten dolny próg, ponieważ LEDy, jak wiemy, są odbiornikami o niskim poborze mocy. Po to, aby właśnie te urządzenia zostały dobrane w sposób prawidłowy i żeby działanie było również prawidłowe, nie pojawiły się jakieś niepożądane zjawiska typu mruganie czy też brak możliwości załączenia. Jeśli chodzi o ściemniacze, dostępna na rynku jest bardzo szeroka oferta i podobnie jak oferta jest szeroka, również rozstrzał cenowy jest tutaj bardzo szeroki. Z czego to może wynikać? Przede wszystkim wynika to z jakości produktu. Teraz, co się kryje za tą jakością?
Po pierwsze, zabezpieczenia, jakie są na pokładzie takiego urządzenia, prawda? Czyli wiadomo, rozwiązania droższe będą posiadały różnego rodzaju zabezpieczenia przed przeciążeniem, co spowoduje, że w przypadku zbyt dużego prądu pobieranego przez odbiornik urządzenie nie ulegnie uszkodzeniu, tylko zadziała zabezpieczenie, które spowoduje odcięcie tutaj zasilania, prawda? To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest jakość sterowania właśnie tym odbiornikiem, czyli jak szeroki mamy zakres, w którym możemy tym ściemniaczem regulować poziomem jasności. No i kolejna jeszcze rzecz to jest jego uniwersalność, czy to jest dostosowanie do odbiorników istniejących na rynku. Standardowe, najczęściej pojawiające się ściemniacze operują w zakresie powiedzmy od 100 do 40% możliwości właśnie sterowania natężeniem oświetlenia. Jeżeli chcielibyśmy zejść poniżej tego poziomu, no to wówczas pojawi się mruganie odbiornika, jeżeli jest to na przykład LED. Po pierwsze, w jaki sposób sobie z tego rodzaju problemem poradzić? Dobrej jakości ściemniacze będą miały potencjometr, za pomocą którego możemy nastawić maksymalny i minimalny poziom, w jakim będziemy sterować za pomocą tego ściemniacza natężeniem. Poziom minimalny jest tutaj bardziej istotny, ponieważ za jego pomocą redukujemy pojawienie się tego zjawiska mrugania, czyli dojeżdżamy do momentu na ściemniaczu, w którym dioda zaczyna nam mrugać. Jeżeli osiągnęliśmy ten poziom, to podjeżdżamy na ściemniaczu nieco wyżej i ten próg nastawiamy jako zakres minimalny. Dzięki takiemu oprogramowaniu tego ściemniacza będziemy mieli w pełnym zakresie tylko możliwość ściemniania tak, aby nie było tych niepożądanych zjawisk. Jeszcze inną możliwością tutaj jest na przykład zakupienie ściemniacza, który posiada możliwość wymuszenia pracy w trybie RL. Jak wspomniałem, większość ściemniaczy pracuje w trybie RC, czyli jest to, mocno upraszczając tutaj samą tematykę związaną z pracą ściemniaczy, pracują na zboczu opadającym do regulacji wartości skutecznej prądu. Natomiast wymuszenie pracy do trybu RL powoduje, że sterujemy załączeniem na zboczu narastającym, dzięki czemu możliwe jest do osiągnięcia znacznie większy zakres ściemniania. Tutaj na przedstawionym zdjęciu widzimy LEDy, które są sterowane właśnie w różnym trybie za pomocą tego samego ściemniacza. W przypadku pracy w trybie RC mamy minimalny poziom jasności, tak jak jest na skrajnym prawym przykładzie. W momencie, kiedy przełączymy się na tryb RL, mamy możliwość zejścia jeszcze poniżej tego zakresu, również bez niepożądanego mrugania LED-a. Natomiast dodatkowo ten sam ściemniacz jest wyposażony w zacisk neutralny, który nie jest niezbędny, jego podłączenie nie jest niezbędne do tego, żeby ściemniacz działał, natomiast jego podłączenie spowoduje, że wyeliminujemy to mruganie i jesteśmy w stanie zejść z poziomem ściemniania niemal do zera. Dodatkowo niektórzy producenci, w tym Schneider Electric, proponuje narzędzia dedykowane do sprawdzenia kompatybilności sprzedawanych urządzeń, ściemniaczy, z dostępnymi na rynku różnymi rozwiązaniami producentów źródeł światła. Tutaj na dole ekranu jest podany adres internetowy, za pomocą którego możemy sobie w prosty sposób wybrać typ ściemniacza, jaki mamy, i następnie sprawdzić, z jakimi rodzajami LEDów te ściemniacze zostały przetestowane i jaką jakość ściemniania one oferują, dzięki czemu mamy gwarancję dobrze wydanych pieniędzy. Kolejny typ urządzeń to regulatory temperatury. Regulatory temperatury mogą mieć wbudowany czujnik temperatury, dzięki czemu nie wymagają one podłączenia dodatkowych urządzeń. Nastawiamy na nich żądaną temperaturę i podłączony do nich grzejnik jest załączany w momencie, kiedy temperatura nie jest osiągnięta, w momencie, kiedy mamy temperaturę otoczenia na żądanym poziomie.
wówczas ogrzewanie zostaje odłączone. Inny typ to są regulatory dedykowane do ogrzewania podłogowego, które umożliwiają podłączenie dodatkowo sondy, która jest z kolei umieszczana w posadce, dzięki czemu mamy bezpośredni pomiar temperatury podłogi. No i jeszcze dodatkowo te regulatory temperatury mogą być w wersji bardziej zaawansowanej, to znaczy umożliwiać programowanie w cyklu dziennym, w cyklu tygodniowym, tak abyśmy mogli sobie ustawić automatyczną pracę takiego urządzenia, aby sterowało urządzeniem grzewczym wtedy, kiedy rzeczywiście to ogrzewanie jest potrzebne i niepotrzebnie nie była marnowana energia. W tym miejscu chciałbym się nieco zatrzymać i wrócić do zagadnienia właśnie związanego z efektywnością energetyczną, ponieważ z punktu widzenia sprzętu elektroinstalacyjnego to, jak oszczędzać energię, wcale nie wymaga stosowania jakichś zaawansowanych urządzeń czy też technologii. Do oszczędzania energii wystarczy nawet zwykły łącznik świecznikowy, czy też zwykły łącznik schodowy, prawda, pozwalający dostosować natężenie oświetlenia do światła panującego na zewnątrz. Na przykład wyobraźmy sobie salę w szkole, gdzie światło jest zapalane za pomocą łącznika jednobiegunowego. Niezależnie od tego, czy na zewnątrz jest jasno, czy też jest ciemno, załączenie światła w sali po to, żeby dzieci miały odpowiednie warunki, prawda, do czytania, czy też do pisania, spowoduje zapalenie wszystkich lamp, wszystkich opraw oświetleniowych w danej sali. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że ten łącznik jednobiegunowy będzie zastąpiony zwykłym łącznikiem świecznikowym, gdzie na każdym z klawiszy będzie podpięta co druga oprawa oświetleniowa. I teraz możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy oświetlenie na zewnątrz jest na tyle wystarczające, że wystarczy zapalić tylko połowę tych lamp, prawda, żeby spełnić odpowiednie tutaj wymogi pod kątem oświetlenia w sali. No i jakie jest porównanie zużycia energii w porównaniu z tym przykładem pierwszym? No na poziomie 50%, prawda? Czysta oszczędność za pomocą zastosowania, sprytnego zastosowania bardzo prostego, popularnego urządzenia. Łączniki schodowe, prawda? Co one nam umożliwiają? Pozwalają zgasić światło po przejściu przez jakiś korytarz, czy też bez konieczności pokonywania, prawda, tej samej odległości od drzwi, prawda, do drugiego końca korytarza, czy też pomieszczenia. Regulatory temperatury. Redukcja temperatury o 2 stopnie może wygenerować oszczędności na poziomie 20%. Ściemniacze pozwalają dostosować natężenie oświetlenia również do oświetlenia panującego na zewnątrz, więc wszystkie tego typu proste rozwiązania przekładają się w bardzo dobry sposób właśnie na generowanie tych oszczędności, czy też bardziej efektywne zarządzanie tą energią elektryczną. Gniazda zasilające. Popularne w Polsce trzy typy, typ C bez uziemienia, typ E wersja z kołkiem i wersja typu F, tak zwane gniazdo typu Schuko. W Polsce bardziej popularne dwa typy E i F, również typ F, który bardziej popularny jest akurat za granicą, u zachodnich sąsiadów. Natomiast w Polsce również może być to gniazdo stosowane, dlatego że większość urządzeń dostępnych dostarczana jest z wtyczkami w standardzie tzw. Unishuko, pasującym zarówno do gniazd typu F, jak i typu E. Sposób podłączenia: po lewej stronie zasilamy fazą, po bolec ochronny przewód i po prawej stronie mamy przewód neutralny. W przypadku gniazda zasilającego, tak jak podwójnego, tak jak widać tutaj na tym rysunku,
I w przypadku, kiedy mamy do dyspozycji tylko dwa przewody, przewód fazowy i przewód neutralny, po to, aby doprowadzić również uziemienie, stosujemy podłączenie przewodu neutralnego, tak jak jest to pokazane na rysunku, czyli w pierwszej kolejności podłączamy do zacisku ochronnego, a dopiero później mostkujemy to z przewodem neutralnym. Istnieją różne rozwiązania na rynku, jeśli chodzi o gniazda, z zaciskami bezgwintowymi, z zaciskami śrubowymi. Mogą być również wersje z przesłonami, czyli potocznie nazywane z ochroną przed dziećmi, uniemożliwiające wetknięcie jakiegoś cienkiego metalowego elementu do gniazda. No i prąd znamionowy dla gniazd to jest 16 amperów. Przy okazji gniazd zasilających warto również wspomnieć o wykonaniach specjalnych, czyli gniazdach IP44 bądź IP55. Kiedy je stosujemy? Zacznijmy może od tego, jakie są wymogi. W pomieszczeniach, w których mamy dostęp do wody, w łazienkach, norma w jednoznaczny sposób określa pewne strefy. Strefę zerową wewnątrz wanny, strefę pierwszą ponad nią, strefę drugą do 60 cm, no i strefę trzecią poza, czyli w odległości większej od 60 cm, licząc od krawędzi brodzika bądź wanny. I również w jednoznaczny sposób określa, jakie urządzenia można w poszczególnych strefach stosować. Jeśli chodzi o gniazda zasilające, to mamy do dyspozycji najczęściej dwa podstawowe rozwiązania, czyli o stopniu ochrony IP20, czyli gniazda, które zapewniają nam ochronę przed wetknięciem palca, a jednocześnie nie zapewniają żadnej ochrony przed dostępem wody, bądź gniazda IP44, które z kolei uniemożliwiają już dostanie się do elementów pod napięciem przy pomocy drutu, jak również pozwalają zapewnić ochronę przed kroplami wody padającymi na to gniazdo z dowolnego kąta. Zgodnie z normą urządzenia IP44 powinny być stosowane w strefie drugiej oraz w strefie trzeciej. Oczywiście przy zapewnieniu dodatkowych wymogów mówiących, o których mówi właśnie ta norma. Natomiast gniazda z bolcem, zgodnie z tą najnowszą normą, powinny być stosowane w strefie trzeciej, gdzie również gniazdo powinno mieć stopień nie niższy niż 21, czyli w tym wypadku no, najczęściej IP44. Gniazda IP44 mogą być w dwóch wersjach. Może być to gniazdo w postaci tak zwanego monobloku, czyli w momencie, kiedy gniazdo występuje tylko i wyłącznie w wersji z ramką jednokrotną, bądź tak zwane rozwiązania do systemów ramkowych, czyli gniazda, które mogą być jako elementy wielokrotne stosowane właśnie w ramkach dwu-, trzy-, czterokrotnych i większych. U niektórych producentów rozwiązania te wymagają stosowania specjalnych ramek. W ofercie Schneider Electric, na przykład w serii Asfora, może być to dowolna ramka uniwersalna. Cała ochrona, podwyższenie stopnia odbywa się poprzez wszystkie niezbędne elementy dostarczane wraz z gniazdem zasilającym. Oprócz wersji podtynkowych mamy do dyspozycji również osprzęt natynkowy, który również często charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony. W przypadku oferty Schneider Electric mogą być to produkty serii Mureva Steel o stopniu ochrony IP55, zarówno w wersji natynkowej, jak i podtynkowej. Serie Cedar oraz Cedar Plus o stopniu ochrony IP44, wersje natynkowe. I seria IP20 Prima, czyli seria, która ma taki sam stopień ochrony jak wersje podtynkowe IP20, czyli jest dostosowania wewnątrz pomieszczeń i poza łazienkami, ponieważ nie zapewnia żadnej ochrony przed wnikaniem wody i tylko, podobnie jak osprzęt standardowy, wnikanie, dostęp palca do elementów pod napięciem.
O serii Mureva IP55 warto również dodać, że posiada 23 funkcje, posiada również adapter 45x45, pozwalający zastosowanie popularnych rozwiązań właśnie w tym standardzie, co jeszcze znacznie rozszerza tą funkcjonalność i dostępna jest w dwóch kolorach, kolorze białym i kolorze antracytowym. Gniazda ładowania USB. Tutaj też jest bardzo dużo rozwiązań na rynku. Mogą się one różnić zarówno typem gniazda USB, czyli może być to typ A bądź typ C. Różnią się one również dopuszczalnym prądem, maksymalnym prądem, czyli w zależności od tego, jaki zasilacz mamy zastosowany. Może być to na przykład dostępny tylko i wyłącznie prąd ładowania o wartości 1 ampera, bądź 2,4 ampera, bądź w przypadku rozwiązań w standardzie typu C do 3 amperów. Podobnie jak jest duży wachlarz produktów dostępnych na rynku, również rozstrzał cenowy jest bardzo szeroki. Z czego wynika ta różnica? No, również przede wszystkim jakości elementów elektronicznych, które siedzą w środku, które przekładają się między innymi na przykład na niepożądane wywoływanie, wyzwalanie wyłączników różnicowo-prądowych, czy też sianie różnego rodzaju zakłóceń do sieci. Wiadomo, lepsze rozwiązania, nieco droższe, mają te elementy dużo lepszej jakości, w związku z tym ilość tych zakłóceń przerzucanych do sieci zasilającej jest znacznie mniejsza. Ponadto kompatybilność tych gniazd zasilających z dostępnymi na rynku rozwiązaniami, prawda? Jeżeli jest to rozwiązanie droższe, również jego kompatybilność jest większa, w związku z tym możliwe jest, że szerszy zakres produktów, mam tutaj na myśli telefony komórkowe, tablety i inne tego typu urządzenia, będą mogły mieć przydzielony ten maksymalny prąd ładowania 2,4 ampera czy też 3 ampery. W przypadku rozwiązań tańszych bardzo często jest tak, że to mimo, że producent deklaruje prąd ładowania 2,4 ampera, w bardzo dużym uproszczeniu urządzenie to ładujące nie rozpoznaje typu aparatu, jaki będzie podłączony i jaki jest ładowany i w związku z tym przydziela najmniejszy bezpieczny prąd ładowania, czyli 1 amper. Kolejny typ urządzeń to gniazda antenowe. Gniazda antenowe w zależności od tego, jakie typy urządzeń są podłączane, mogą być to gniazda telewizyjne, radiowo-telewizyjne, czy też radiowo-telewizyjno-satelitarne. Czym one się różnią między sobą? Rodzajem wejścia, czyli rodzajem złącza, jak również pasma częstotliwości, jakie jest przepuszczane przez poszczególne gniazda. Mogą być również gniazda końcowe bądź gniazda przelotowe. Czasami w niektórych seriach występują również gniazda zakończeniowe. Do czego one służą? Wszystko zależy od tego, jaką siecią mamy do czynienia. Jeżeli mamy do czynienia z punktem pojedynczym, tam stosujemy gniazda końcowe. Jeżeli mamy strukturę tak zwanej gwiazdy, czyli mamy gdzieś sygnał doprowadzony do rozdzielacza, z którego z kolei wychodzą sygnały do poszczególnych pomieszczeń, tam stosujemy również gniazda końcowe. Natomiast w przypadku instalacji szeregowych, gdzie sygnał poprzez wzmacniacz idzie najpierw do jednego gniazda, a następnie stamtąd idzie do kolejnego, to w przypadku tego typu instalacji stosujemy gniazda przelotowe jako te gniazda pośrednie i dopiero na samym końcu stosujemy gniazdo zakończeniowe, jeżeli występuje ono w ofercie. Natomiast jeżeli nie występuje, no to wtedy taką funkcję pełni gniazdo końcowe. Jak dobierać tłumienność tych gniazd przelotowych? Od największej do najmniejszej, tak żeby jakość sygnału we wszystkich tych punktach była na podobnym poziomie. Czyli jeżeli mamy na przykład do czynienia z czterema punktami, pierwsze z gniazd przelotowych dajemy z największą tłumiennością, następnie dajemy dwa kolejne gniazda przelotowe z tą tłumiennością o jeden stopień niższą, no i na samym końcu gniazdo końcowe.
Tutaj przykładowo pokazana jest tabela pokazująca pasma częstotliwości, jakie mamy przepuszczane przez poszczególne gniazda. W gniazdach telewizyjnych widzimy, że jest to pasmo od 5 do 862 MHz. W przypadku gniazd radiowych jest to sygnał przepuszczany w paśmie od 88 do 125 MHz. No i w przypadku gniazd satelitarnych jest to sygnał od 950 do 2,4 GHz. Mogą się czasami pojawiać zagadnienia związane na przykład z tym, jakie gniazdo dobrać do telewizji kablowej, prawda? Albo jakie gniazdo dobrać w przypadku posiadania na przykład dekodera umożliwiającego właśnie nagrywanie programów, prawda, na żądanie, bądź na przykład jakie gniazdo dobrać w przypadku dostarczania również internetu poprzez dostawcę telewizji kablowej. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i kryje się ona właśnie w uświadomieniu sobie, że zarówno sygnał internetowy, jak i sygnał zwrotny niezbędny do właśnie współpracy z dekoderami jest obsługiwany w dolnym paśmie częstotliwości, czyli od 5 MHz. W związku z tym, jeżeli gniazdo telewizyjne będzie posiadało przepustowość właśnie zaczynającą się od 5 MHz, to wtedy możemy mieć pewność, że będzie ono całkowicie współpracowało właśnie z dekoderem, jak również z możliwością, prawda, udostępnienia sygnału internetowego. Czasami zdarza się tak, że sygnał dostarczany przez operatora telewizji kablowej nie mieści się w tych ustandaryzowanych, prawda, ramach. Wówczas to, co możemy zrobić, to zastosowanie na przykład gniazda uniwersalnego. Takim typem gniazda w przypadku oferty Schneider Electric będzie gniazdo telewizyjno-satelitarne, gdzie jeden z kanałów satelitarnych ma pasmo częstotliwości przepuszczane od 5 MHz do 2,4 GHz, czyli jest to pełen zakres sygnału radiowo-telewizyjnego. W związku z tym nic tutaj nie będzie filtrowane. No i wówczas podpięcie kabla koncentrycznego, prawda, pod ten właśnie, pod ten typ gniazda umożliwi nam przepuszczenie, prawda, zarówno sygnału internetowego, jak i współpracę z tą telewizją interaktywną, jak i również spokojne oglądanie telewizji, czy odbieranie sygnału radiowego. Gniazda komputerowe. Tutaj komputerowe i telefoniczne, tutaj mamy do czynienia z różnym typem złącza, czyli na przykład może być to złącze RJ11 bądź RJ12 w przypadku telefonów. Różnica jest tylko i wyłącznie w sposobie okablowania. No i gniazda komputerowe, gdzie złączka jest tutaj szersza, ponieważ mamy również do okablowania większą ilość przewodów. Spotykamy różne kategorie gniazd komputerowych, dostosowanych również do kategorii całej struktury, całej sieci komputerowej. Te kategorie mówią o częstotliwościach transmisji. Najbardziej popularne obecnie to jest kategoria 5E i kategoria 6. 5E nie mówi nam wcale, że jest to gniazdo czy też kabel ekranowany, tylko to jest określenie właśnie kategorii mówiącej o przepustowości. No i tak na przykład dla kategorii 5E jest to 100 MHz, natomiast dla kategorii 6 jest to do 250 MHz. O tym, czy kabel jest ekranowany, czy nie, czy też czy gniazdo ma złącze ekranowane, czy nie, mówią nam kolejne rozszerzenia. Ustandaryzowane nazewnictwo to jest na przykład UTP, STP, w zależności od tego, jaki jest rodzaj ekranowania, prawda? Czy tylko skrętka, czy również cały kabel. Inne rodzaje gniazd są to na przykład gniazda głośnikowe służące do rozprowadzenia instalacji pod podłączenie głośników, gniazda HDMI czy też VDI umożliwiające na przykład zastosowanie odpowiedniej złączki w standardzie w uchwycie na przykład kistonowym, prawda, pozwalającym zamontować w takich uniwersalnych
adapterach, czy też inne akcesoria typu przyłącza kablowe, wypusty kablowe, zaślepki, różnego rodzaju lampki nocne, podświetlające na przykład schody w porze nocnej, prawda, i adaptery natynkowe, pozwalające montować bez potrzeby wiercenia otworów w ścianach, ale pamiętajmy o tym, że ta wersja natynkowa nie zwiększa nam stopnia ochrony, prawda, czyli to nie ma nic wspólnego ze sprzętem natynkowym, na przykład IP44. Innym kryterium doboru może być również dostępność rozwiązań smart home w danej ofercie. Rozwiązania smart home stają się w ostatnim czasie coraz bardziej popularne. Wynika to między innymi z tego, że są to rozwiązania coraz prostsze, coraz łatwiejsze do obsługi dla użytkowników, czy też bardziej dostępne cenowo. Dodatkowo atrakcyjność tego rodzaju systemów może wynikać także z rosnącej świadomości użytkowników, z korzyści, jakie niosą za sobą tego typu systemy. Jakie to mogą być korzyści? No, przede wszystkim oczywista korzyść to jest polepszenie komfortu, prawda? Dzięki możliwości sterowania za pomocą smartfonu, czy też wprowadzenia pewnych trybów pracy automatycznej, pewne urządzenia mogą załączać się bądź rozłączać bez potrzeby ingerencji użytkownika, prawda? Inna korzyść to jest między innymi polepszenie bezpieczeństwa. Systemy smart home mogą oferować różnego rodzaju czujniki, pozwalające między innymi monitorować i wysyłać odpowiednie powiadomienia na telefon, na przykład po otwarciu okna, drzwi, w momencie, kiedy jesteśmy na jakimś urlopie, bądź na przykład informując nas o tym, że nastąpił wyciek gdzieś w jakiejś części domu. Dodatkowo niektóre rozwiązania umożliwiają podgląd za pomocą kamer IP z tego, co się dzieje wewnątrz domu bądź na zewnątrz, prawda, w zależności od tego, jaka to jest kamera. Kolejną korzyścią niewątpliwie jest możliwość oszczędzania energii. No i tutaj bardzo istotne jest właśnie dotknięcie tego zagadnienia, ponieważ zgodnie z prognozami obecne zużycie energii rośnie tak szybko, że prognozuje się, że do 2050 roku to zapotrzebowanie na energię wzrośnie dwukrotnie. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby użytkownicy gospodarstw domowych, czyli de facto 40% odbiorców tego istniejącego zapotrzebowania na energię elektryczną, wykorzystywali urządzenia pozwalające w sposób bardziej rozsądny korzystać z tej energii elektrycznej, czy też oszczędzać ją tam, gdzie się da. No i właśnie systemy smart home pozwalają na takie zoptymalizowanie pracy tych urządzeń elektrycznych, że możemy generować oszczędności energii elektrycznej. W jaki sposób? No, najprościej mówiąc, wyłączając światło wszędzie tam, gdzie nie jest ono potrzebne, redukując na przykład ogrzewanie w momencie, kiedy nikogo nie ma w domu, czy też w porze nocnej, kiedy ta temperatura nie jest potrzebna na tak wysokim poziomie, mało tego, nawet przyjemniej nam się śpi w momencie, kiedy ta temperatura jest niższa, prawda? Także są to tego rodzaju rozwiązania. Schneider również oferuje tego typu rozwiązanie. Jest to system Wiser, pozwalający za pomocą bardzo intuicyjnej, prostej aplikacji na telefonie komórkowym konfigurować urządzenia, sterować nimi, otrzymywać powiadomienia z urządzeń, jak również programować czy to tak zwane scenariusze umożliwiające zmianę konfiguracji urządzeń za pomocą jednego kliknięcia, czyli zapalenie kilku świateł w jakimś pomieszczeniu, na przykład do oglądania telewizji, czy też do stworzenia jakiegoś innego nastroju adekwatnego do czynności, jakie będziemy chcieli wykonywać, bądź też właśnie programowania tych trybów automatycznych pozwalających na sterowanie urządzeniami bez niepotrzebnej ingerencji użytkownika.
Przy doborze sprzętu czy też producenta warto zwrócić uwagę również na kompleksowość jego oferty, prawda? Czyli jeżeli na danej inwestycji mamy do czynienia z potrzebą doboru nie tylko sprzętu, ale również elementów instalacyjnych typu aparatury modułowej, typu elektroniki, czujników ruchu, czujników dymu, elementów do prowadzenia przewodów czy też systemów chociażby kaset podłogowych. Schneider Electric akurat jest producentem, który ma bardzo szerokie portfolio produktów, także tutaj spokojnie jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania kompleksowo dla wyposażenia budynków. Kolejny aspekt związany z doborem osprzętu to jest styl. Czyli bardzo często przy doborze kierujemy się właśnie tym, jak produkty wyglądają. To już nie jest tylko proste urządzenie elektryczne, które gdzieś tam ma pełnić sobie jakąś funkcję i być niewidoczne. Coraz częściej jest to element również pełniący funkcję dekoracyjną. Element, który pasuje do dodatków w pomieszczeniu, w wystroju, dzięki czemu tworzy pewną całość. No i tutaj również mamy do dyspozycji bardzo szeroki zakres rozwiązań, począwszy od serii Asfora, która ma dostępne 6 kolorów najbardziej popularnych na rynku, czyli kolor aluminiowy, czy też kolor stalowy oraz kolor antracytowy i kolor brązowy. Seria, która charakteryzuje się bardzo dobrą jakością materiałów, mimo że jest to seria dedykowana dla tak zwanego segmentu budżetowego, ekonomicznego, są to bardzo dobrej jakości materiały charakteryzujące się właśnie między innymi odpornością na ultrafiolet, dzięki czemu wraz z upływem czasu nie żółkną, nie tracą swoich parametrów fizycznych tak szybko jak inne popularne materiały stosowane przy produkcji tego rodzaju asortymentu. Oprócz tego materiał ten jest bardzo przyjemny w dotyku, trwały, elastyczny, dzięki czemu również pozwala na korygowanie pewnych nierówności na ścianach, dzięki czemu finalny efekt instalacji jest bardzo, bardzo zadowalający. Kolejna seria, Sedna Design i Elements, nowość na rynku, seria produkowana de facto w Polsce, o czym również warto wspomnieć, oferująca aż 91 możliwości kolorystycznych, prawda? Mamy tutaj do dyspozycji dwie linie produktowe, Sedna Design oraz Sedna Elements, Sedna Design w 4 kolorach, wykonana z tworzywa w kolorze białym, beżowym, aluminiowym oraz czarnym, antracytowym oraz wykonania z materiałów imitujących materiały naturalne, dzięki czemu możliwa jest do osiągnięcia korzystniejsza cena na tego typu rozwiązaniach. I są to elementy imitujące drewno, na przykład brzozę, węgę, imitujące szkło w 3 wariantach, metal w 2 wariantach, czy też kamień również w 2 wariantach. Seria ODAS o dość oryginalnym tutaj designie, charakteryzująca się tym, że klawisze są w kształcie okrągłym. Również bardzo szeroka kolorystyka, 9 kolorów ramek w wersji podstawowej oraz 10 kolorów ramek w wykonaniu z warstwą z naturalnego materiału. Czyli jest tutaj podstawa wykonana z tworzywa i na tym znajdują się również elementy wykończeniowe z naturalnego drewna, naturalnego kamienia czy też naturalnego metalu. Dodatkowo seria jest wyposażona w ramki specjalne, funkcjonalne, pozwalające nie tylko zwiększyć stopień ochrony IP44, ale również zawiesić na przykład klucze czy też umieścić telefon podczas ładowania. No i nasz produkt premium, czyli seria z najwyższej półki w ofercie Schneider Electric, czyli seria Merten w wykonaniu w systemie M oraz w systemie D, D-Life. Seria, która charakteryzuje się tym, że mamy uniwersalny mechanizm do wszystkich dostępnych rodzajów
elementów dekoracyjnych, czyli na przykład decydując się na mieszkanie, jeżeli wystrój mieszkania, jeżeli nie posiadamy budżetu, możemy zdecydować się na wersję najtańszą, czyli serię M Smart. Natomiast z czasem, kiedy już uporamy się z remontem, wszystkie inne elementy zostaną wyposażone i postanowimy również ten osprzęt dopiąć na ostatni guzik, wystarczy, że wymienimy tylko ramki, pozostawiając te same mechanizmy i te same klawisze, które zakupiliśmy wcześniej, co daje nam bardzo szerokie pole manewru, jeśli chodzi tutaj o elastyczność pod kątem budżetu, jakim dysponujemy. Występuje również wersja wandaloodporna, która charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uderzenia, ale dodatkowo bardzo fajnie pasuje do różnego rodzaju wykończeń pomieszczeń w stylu na przykład loftowym, prawda, czy też takim bardziej nowoczesnym, industrialnym. Jeśli chodzi o serię Merten, tutaj jeszcze chciałbym tylko dodać, że jest to seria, która charakteryzuje się bardzo szeroką funkcjonalnością. Jest to seria praktycznie, która może sprostać najbardziej wyszukanym oczekiwaniom klientów, bo oprócz tego, że ma ona do dyspozycji około 190 funkcji, dodatkowo warto wspomnieć, że seria Merten posiada bardzo szeroką funkcjonalność, pozwalającą na zaspokojenie większości, praktycznie prawie wszystkich potrzeb klientów pod kątem właśnie realizowanych funkcji, bo w serii Merten jest ich około 190 i dodatkowo możliwość również sprzęgnięcia tych urządzeń z systemem KNX, czyli zrealizowania tak zwanego inteligentnego budynku. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, zwłaszcza w przypadku, kiedy tych punktów elektrycznych montujemy bardzo dużo i zależy nam na czasie, to ergonomia. W przypadku ergonomii są to bardzo proste, drobne elementy udogodnienia, które wpływają znacząco na czas instalacji, czy też łatwość instalacji urządzeń. A oszczędzone dosłownie 2-3 sekundy na każdym punkcie w przypadku 1000 punktów elektrycznych mogą się już przełożyć na bardzo duże oszczędności, jeśli chodzi o czas spędzony przy tego typu pracy na obiekcie. Jakie to są rozwiązania? Na przykład w przypadku łączników są to zaciski bezgwintowe, które pozwalają w bardzo prosty, szybki sposób podłączyć urządzenie, bo wymaga ono tylko wetknięcia odizolowanej końcówki przewodu do zacisku. Dodatkowo zaciski bezgwintowe gwarantują lepszą jakość połączenia niż zaciski śrubowe, ponieważ z upływem czasu przewód w zacisku odkształca się pod wpływem temperatury między innymi, co może powodować, że ta bardzo dobrze przykręcona śruba na samym początku nie trzyma już tak dobrze tego przewodu. Może się pojawiać niewielka przerwa, a jeżeli pojawia się przerwa, pojawia się łuk elektryczny, pojawia się opalanie przewodu, styku, co może wpływać na skrócenie żywotności, podnoszenie temperatury, prawda, czy też inne niepożądane zjawiska. W związku z tym każdy zacisk śrubowy z czasem powinno się dokręcić, prawda, po przeprowadzeniu jakiejś tam regularnej inspekcji. Natomiast zacisk bezgwintowy ze względu na to, że jego konstrukcja posiada element sprężynujący, powoduje, że nawet w przypadku, kiedy jakiś przewód nieco się odkształci, wówczas ten element sprężynujący dociśnie nam, prawda, tutaj element przewodzący do przewodu i taka przerwa nie powstanie. Inne udogodnienia to jest między innymi niewielki rozmiar mechanizmu, prawda? To przekłada się na dużo większą przestrzeń do ułożenia przewodów w puszce instalacyjnej, przez co dużo mniejszy nakład siły, a w związku z tym i czasu na odpowiednie umiejscowienie tego mechanizmu, dociśnięcie go do ściany, bo nic tam nie będzie nam sprężynowało, nie będzie przeszkadzało w dociśnięciu tego mechanizmu. Inne elementy to również solidna konstrukcja, mocne metalowe ramki montażowe, które nie odkształcają się na przykład również przy wykorzystywaniu do montażu wkrętarek, gdzie wiadomo, ten moment dokręcający jest bardzo często dużo większy. Jak ramka montażowa się nie odkształca, no to również w
wtedy będzie lepiej przylegała ramka zewnętrzna, nie będzie żadnych szczelin, szpar, czyli nie będzie tutaj żadnych zarzutów do tego, w jaki sposób została wykonana instalacja. Pazurki, które również są mocne, solidne, pozwalają dobrze zakleszczyć ten mechanizm wewnątrz puszki instalacyjnej. Dodatkowo wyposażone na przykład w element samopowrotu, prawda, dzięki czemu demontaż tego gniazda jest prostszy. Przy okazji warto również wspomnieć o tym, że rozwiązania konstrukcyjne, takie jak na przykład mniejszy rozmiar mechanizmu oraz szeroki rozstaw pazurów, dają nam również szerszy zakres możliwości, jeśli chodzi o kompensowanie nierówno umiejscowionych puszek instalacyjnych w ścianie. Jak to działa? Za pomocą pazurów możemy, na przykład dokręcając jeden, a odkręcając drugi, pozycjonować sobie mechanizm względem środka puszki instalacyjnej. I dzięki temu, jeżeli mamy dwie puszki za bardzo od siebie oddalone, przez co nałożenie ramki wielokrotnej może być problematyczne, to właśnie taka operacja za pomocą wykorzystania pazurów instalacyjnych pozwoli nam te mechanizmy dobrze do siebie dosunąć, dobrze je spozycjonować, dzięki czemu bez problemu będziemy mogli wówczas nałożyć ramkę wielokrotną bez jakiejś tam dodatkowej, niepotrzebnej szarpaniny. To właśnie przekłada się na tą jakość, o której wspominałem wcześniej. Takie drobne elementy, prawda, czyli właśnie mały mechanizm, szeroki rozstaw pazurów, a dużo prostsza instalacja, dużo lepszy efekt końcowy i dzięki temu mniej reklamacji od klientów. O czym jeszcze warto wspomnieć? Na przykład stożkowe podejście do przewodów, dzięki czemu nawet jeżeli nie mamy możliwości podejrzenia do tyłu mechanizmu, prawda, gdzie jest na przykład bardzo krótki przewód, dzięki temu, że ten wlot do zacisku jest bardzo duży, łatwo nakierować końcówkę przewodu i ją wówczas docisnąć. Czytelny schemat na korpusie mechanizmu, dzięki czemu jest łatwe identyfikowanie zacisków, łatwość podłączenia bez ryzyka błędnego tutaj do dokonania instalacji. W przypadku gniazd instalacyjnych również są to pewne drobne niuanse świadczące o dobrej jakości. Na przykład jakość śrub zastosowanych do zacisków, prawda? Tańsze rozwiązania gorszej jakości mogą być wyposażone w śruby, które łatwo się ukręcają, gdzie gwint ulega uszkodzeniu, przez co instalacja takiego gniazda jest jednorazowa, prawda? Dlatego tutaj bardzo warto zwracać uwagę na tego typu elementy. Czasem różnica, niewielka różnica w cenie, a zupełnie inny komfort montażu, czy też żywotność produktu. W przypadku gniazd, na co warto zwracać również uwagę? Na przykład również wymiary mechanizmu, ulokowanie zacisku w jednej linii, dzięki czemu jest dużo prostsze ułożenie przewodu, prawda? Jak wiemy, z instalacją gniazd wiąże się bardzo dużo problemów. Mamy do czynienia z przewodami o większym przekroju, 2,5 mm2, łącząc gniazda równolegle, dodatkowo mamy wtedy do czynienia z 6 przewodami, no to 6 przewodów, 2,5 mm2 to już jest kawał miedzi, który niesamowicie sprężynuje, prawda? No i teraz odpowiednie ułożenie przewodów może spowodować, że ta instalacja gniazda będzie dużo prostsza i przyjemniejsza. Umiejscowienie zacisku w jednej linii powoduje, że te przewody, oprócz tego, że sobie szybko możemy je przyciąć na odpowiednią długość, odizolować i umieścić w zaciskach, dodatkowo takie ułożenie zacisku pozwoli lepsze ułożenie przewodu, na przykład zagięcie tego w sprężynkę, ewentualnie właśnie w taką harmonijkę, dzięki czemu w momencie, kiedy to gniazdo będziemy dopychać do ściany, montując w puszce instalacyjnej, te przewody będą się bardzo łatwo poddawały, prawda? W przypadku, gdyby te zaciski nie były ułożone w jednej linii, takie ułożenie przewodów będzie już wymagało dużo większego nakładu czasu i pracy. Także takie drobne rozwiązania znacznie się przekładają na właśnie przyjemniejszy montaż. Nie są to jakieś rzeczy, prawda, tutaj wyciągnięte z kapelusza. Są to faktyczne informacje przekazane nam przez instalatorów podczas testów produktów, jakie robimy.
W przypadku gniazd zasilających takie testy odbyliśmy na przykład w 2012-2018 roku, gdzie porównywaliśmy się z innymi rozwiązaniami bardzo popularnymi na rynku innych producentów i właśnie podczas tych testów, gdzie daliśmy instalatorom do zainstalowania gniazda i prosiliśmy ich również później o informację zwrotną. Oczywiście były to testy, w których instalatorzy nie wiedzieli, z jakiej jesteśmy firmy, było to realizowane przez agencję po to, żeby testy były możliwie jak najbardziej obiektywne i świadomość instalatora, z kim ma do czynienia, nie wpłynęła na to, jaką on poda informację czy też opinię. I właśnie w tych testach nasze rozwiązania gniazda były wskazywane jako numer jeden właśnie przy montażu. Czyli na koniec, jak pytało pytanie, gdyby miał pan do dyspozycji te właśnie trzy rozwiązania, które pan instalował dokładnie w tej samej cenie, które z tych rozwiązań by pan wybrał? No i właśnie nasze rozwiązania były tutaj wskazywane jako te numer jeden. Mało tego, te rozwiązania również były wskazywane numer jeden w momencie, kiedy padało pytanie, a gdyby to rozwiązanie było nieco droższe niż rozwiązania konkurencyjne. Także jak widać, na sam koszt produktu nie przekłada się tylko i wyłącznie cena, ale również czas, nakład czasu, jaki jest niezbędny do zainstalowania tego typu rozwiązań. Czasem warto zainwestować w rozwiązanie nieco droższe, ale co finalnie pozwoli przełożyć się na dużo większy zysk, dzięki temu, że większa ilość punktów elektrycznych będzie zainstalowana w ciągu na przykład doby, prawda? Jakie jeszcze inne tutaj mamy rozwiązania, z jakimi rozwiązaniami mamy do czynienia? Na przykład dostęp do zacisków śrubowych od przodu mechanizmu, czyli nie ma potrzeby demontowania całego gniazda po to, żeby dokręcić przewody z upływem czasu w tych zaciskach, tylko wystarczy zdjąć plakietkę z przodu i już mamy do nich dostęp, także poprawiamy tylko zacisk śrubowy i cała tutaj inspekcja tego punktu jest już załatwiona. Podobnie jak w przypadku łączników, ramki metalowe, solidne, nie odkształcające się pod wpływem tutaj przykręcania za pomocą wkrętarek, czytelne oznaczenie zacisków, tutaj mamy również bardzo dobrej jakości śruby, o których wspominałem wcześniej, no i zwartą, solidną obudowę, z której żaden element nie wypadnie, nawet jeżeli zaciski, śruby w zaciskach są odkręcone, prawda, do samego końca. Także nie ma takiego ryzyka, że przy instalowaniu jakiś drobny element, drobna blaszka wypadnie gdzieś tam nam na podłogę, nie będziemy w stanie jej odnaleźć i przez to trzeba będzie nowy produkt zakupić po to, żeby zainstalować w tym miejscu. Jakie jeszcze inne rozwiązania świadczą o ergonomii? Między innymi właśnie wspomniana wcześniej niewielka konstrukcja, dużo miejsca na prowadzenie przewodów, łatwy montaż, czyli tutaj brak tego konfliktu z przestrzenią, prawda, zajmowaną przez przewody, brak wyeliminowanie tego elementu prężenia przewodów, czytelne oznaczenia, łatwy dostęp do zacisków, mocna, solidna ramka montażowa, zaciski w gniazdach w jednej linii, elementy pozwalające na łatwiejsze pozycjonowanie ramek względem siebie, na przykład dzięki takim specjalnym elementom znajdującym się w ramkach montażowych. Mocne, solidne pazurki pozwalające na duży zakres przemieszczania mechanizmu po to, żeby lepiej te mechanizmy pozycjonować i niwelować różnego rodzaju nierówności na ścianie, nierówności w osadzeniu puszek, czy też między innymi takie rozwiązania jak podejście do zacisków poprzez pewne punkty kontrolne, do których możemy podejść za pomocą multimetru, sprawdzić w jakiej pozycji na przykład styk jest otwarty bądź zamknięty podczas jego montażu, czy też możliwość sprawdzenia wartości prądu, jaki płynie przez dany łącznik. W przypadku serii Merten są to również takie rozwiązania, które wpływają na jeszcze dodatkowo szybkość montażu, czyli taki dosyć innowacyjny system QuickFlex, który pozwala za pomocą niewielkiego przekręcenia śrubokręta pełne otworzenie tutaj tych właśnie pazurów, co bardzo zwiększa komfort montażu, odpowiednie ulokowanie czy też ustawienie podejść do zacisków.
oczywiście podobnie jak w przypadku innych serii, oznaczenie czytelne schematu, zacisków, również żeby było wiadomo, gdzie co podłączyć i dzięki temu uniknąć różnego rodzaju problemów z niewłaściwym podłączeniem. Mówiąc o bezpieczeństwie, warto tutaj również odnieść się do certyfikatów, deklaracji, czy też wymogów prawnych, jakie obecnie występują na rynku. Więc jeśli chodzi o produkty dopuszczone do handlu, w przypadku sprzętu elektroinstalacyjnego są dwa zagadnienia. Pierwsze z nich to certyfikaty ECE, mówiące o tym, że w przypadku sprzętu produkty podlegające pod dyrektywę niskonapięciową, czy też kompatybilności elektromagnetycznej, są cechowane właśnie znakiem CE w przypadku spełnienia odpowiednich warunków, czy też odpowiednich norm, prawda? No i na tego typu asortyment, właśnie jak łączniki, przyciski, różnego rodzaju elementy elektroniczne, ściemniacze i tym podobne, wystawia się właśnie te deklaracje CE. Natomiast w przypadku gniazd nie wystawia się deklaracji CE, tylko wystawia się deklarację potwierdzającą zgodność z odpowiednimi normami, czy też specjalny certyfikat wystawiany na przykład przez niezależne jednostki certyfikujące. Mówię tutaj akurat o przypadkach tego podejścia firmy Schneider Electric. U nas na gniazda zasilające, które nie podlegają pod dyrektywę niskonapięciową ani kompatybilności elektromagnetycznej, w związku z tym na które nie wystawia się certyfikatów CE, mamy certyfikaty jakości. Dawniej był to znak B, wystawiony przez jednostkę BBJ. Obecnie jest to znak SEP BBJ. Zmiana wynika z zmiany logo, prawda, tutaj właśnie tego organu certyfikującego. W przypadku takich elementów jak na przykład ramki, czy też podstawy, czy też zaślepki i inne elementy, które de facto nie uczestniczą przy przewodzeniu prądu, czyli też nie podlegają tym dyrektywom niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej, jak również nie wpływają na bezpieczeństwo instalacji, nie ma wymogu stosowania tego typu deklaracji, certyfikatów, prawda? I można je śmiało wprowadzić tutaj do handlu. Także warto zwracać również na tego typu zagadnienia, bo jest to główny czynnik świadczący o tym, czy produkt spełnia wszystkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa. Dodatkowo jeszcze produkty firmy Schneider Electric posiadają odpowiednie certyfikaty o zgodności z dyrektywą ROHS, czyli o braku stosowania substancji niebezpiecznych, jak również specjalne deklaracje mówiące o tym, w jaki sposób produkty te są utylizowane, czy też, że nie wpływają one negatywnie na środowisko. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o przygotowany przeze mnie materiał. Mam nadzieję, że podczas tego webinarium udało się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania związane z efektywnością, niezawodnością, czy też bezpieczeństwem w kategorii sprzętu elektroinstalacyjnego. Jeśli pojawiłyby się jakieś pytania, czy też wątpliwości, to zachęcam do pozostawienia swoich danych kontaktowych w formularzu, do którego link znajduje się przy zamieszczonym kodzie QR. Dodatkowo będą również dostępne materiały związane z tematyką szkolenia. Dziękuję bardzo.